Mam kolegów hodowców. Mamy dziś lot Zielona Góra. Tradycyjnie przegapiłem pierwszego gołąbka, właśnie przyleciał. Ja pracowałem przy pszczółkach i uznałem, że już trzeba się popatrzeć, czy może gołąbki nie będą przylatywać. I zakolił pierwszy gołąbek typowany do intermistrzostwa. Samiczka się na wiadrze przewrócił od Adama Zenkę. Idę zobaczyć, czy na drugim gojemniku czasem coś nie weszło. Pewnie nie, ale na wszelki wypadek. Nie, wszystko jest ok. No bo ja tu pracuję z pszczółkami. Można zobaczyć, co tu się przy pszczołach dzieje. O! Co się przy pszczołach dzieje. Jak tu pszczoły pracują. Dlatego no, trzeba z nimi coś tu robić. Tutaj jest następny gołąb. Zawinął. Nie widać. O, jak pszczoły pracują. I czekamy, tu widać jak przylatują. A tu czekamy na gołębie. Nie widać następnego, coś odsadziło. O, ile tu pszczół lata. U taty gołąbki przyleciały, ale dziś praca, nie miałem czasu nagrywać. Nawet myślałem, że swoich nie będę nagrywał, ale akurat się... akurat zamknąłem tamten ul i uznałem, że trzeba iść do gołąbków. O, tam rzepaki jeszcze kwitną. Pszczółki próbują nadrobić pogodę. No, praca w re ostro. Ale nie ma następnego gołębia. Co jest grane, nie widzę następnego. Taka przerwa. Nie wiem, czy to nie ta sama samiczka, która z pierwszego lotu chyba była pierwsza. To musiałbym posprawdzać dokładnie. Ale odsadziła towarzystwo. Tu na pszczółki można popatrzeć, tu w perspektywie. O, stąd gołąbki nawet. Jest następny. Jest następny. Drugi gołąbek. Drugi gołąbek i drugi typowany do intermistrzostwa. No, 2 S1 są. Z 5 typowanych, 2 są. W domu. Ostatnio była czołowo. Tym razem to córka szaleńca. Jest następny. Pać. O, czyżby ta, co ostatnio była pierwsza? Pać. I następny. Pać. Odbiło. Gdzie jest tamten? Pać. Pać. No, wchodź. Pać. Odbiło. Są 4, ale jak z typowaniem? Pszczoła ją goniła. 4, w tym 3 typowane do intermistrzostwa. Trzecia SKS1. A ta, co siadła na nieseryjną, a trzecia, bo to są 4, 3 typowane, to też ostatnio było w czołówce. To był u mnie drugi gołąb, czy piąty ostatnio, czyli chce lecieć. Jest następny. Pać. Pać. I następny. Pać. Odbiło. Pać. Odbiło. Ok. Jest ok.
przerwa. Jest następny. Pać, 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 pać. Nie patrzę, czy tam na drugi gołębnik coś nie siada, bo tamte anteny mi, że tak powiem, nie nadziałają najlepiej. Czyżby następny? Jest 7 gołąbków, 5 typowanych z dziesiątki. Do GMP, piątka jest. 7 gołębi, 5 do GMP jest. Z piątki do intermistrzostwa 3 są. 5 seryjnych, no to nieźle. Z dziesiątki seryjnych. To nie jest najgorzej. My mamy serię 10 na 10. Pełną. Jest następny gołąbek. Niebieska. Nie z tego gołębnika. Czy z Atika. Pać, 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 pać. Pać, 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 pać. No, muszę iść sprawdzić, czy to nie odbija, czy co jest grane. Pać, 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 pać. Następny jest, a tamte chyba nie odbiło. Pać, 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 pać. No i czekamy na gołąbki. Ta po prostu usiadła tam na gołębnik, bo kiedyś tam była. Odbiło teraz coś. Coś teraz odbiło. A nawet nie widziałem. A faktycznie odbiło tu w tym gołębniku. Ale przerwy. Teraz chyba coś. Nie, to w powietrzu coś leciało. Nie ma. Te pszczoły po prostu gonią gołębie, jak przylatują. Ale wracają, tu mają autostradę. Gdzie są następne gołębie? Tam z tych rzepaków wracają. Z tamtych chyba też korzystają z resztek pogody. Jest nareszcie jakiś gołąbek. Dwa. Pać, 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 pać. Pać, 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 pać. Pać, 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 pać. Odbiło. Pać, 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 pać. Pać, 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 pać. No chodź. Pać, 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 pać. Pać, 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 pać. Chodź, chodź. Pać, 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 pać. Pać, 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 pać. Odbiło. O, i następny. 7 typowanych jest. W sumie nie jest źle.
i dwa dodatkowo do rejonu. Gdzie jest ten następny? Tu jest. Pać, 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 pać. Przyleciała siostra tej, co ostatnio była pierwsza, na 11 tysięcy. Do rejonu jest 10 typowanych. 7 z dziesiątki i 3 dodatkowe z 5. Bo w rejonie jest 15, seria 15-10. Jest następny. Pać, 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 pać. Będę sprawdzić, czy te anteny odbijają, czy tam wszystko jest tak, jak ma być. No, odbijają na szczęście. Dwie roczne tam przyleciały. Dwie roczne z tamtego gołębnika i je odbiło. Także jest ok. Nie, jest lekko na tym rocie. Pać, 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 pać. I kolejne dwa. Pać, 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 pać. Odbiło, czyli działa wszystko. Jest następny. Nie, co to? Biały? Biały od Pauliny. Pać, 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 pać. Dwa są. Pać, 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 pać. Pać, 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 pać. Odbija. Pać, 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 pać. Odbiło raz. Pać, 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 pać. A ten drugi? O, odbija. Kurczę, brakuje trzech dobrych typowanych. Zenkę brakuje. Pać, 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 pać. Wolałbym szekę widzieć, to nie jest seryjna. Pać, 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 pać. Zenkę mojej, tej co ostatnio była pierwsza i takiej mojej bardzo dobrej lotniczki, jako roczna miała 8. Ostatnio też miała komplet, właściwie tej z kompletem brakuje. 3x3 miała, była dość wysoko w lotnikach, kurde. Trudno było lepiej wytypować, jak brakuje takiej gołębi. Też niestypowana. 12,58 siada. Tam z gołębnika poszło 11 gołębi, a nie wiem ile już jest. 6 tych rocznych. Jest następny. Nakrapiana wyczka. Pać, 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 pać. Na 11 tysięcy gołębi teraz przyleciała. Troszkę się spóźniła tym razem. Brakuje dwóch typowanych. Zenkę jednej. Kurczę, liczyłem na nią ostatnio obie. Jest. Bać, może. Pać, 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 pać,
Pać, pać, pać, pać, pać, pać, pać, pać, pać, pać, pać, pać, pać, pać. Ruda to nie zenkę. Nie setypowana, ale siadała pięknie. Następny. Pać, 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 pać. Tam rudą, teraz dwie. Pać, 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 pać. A może to jest zenkę? Czyżby? Tak chyba, chyba tak, nie. Pać, 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 pać. Nie, zenkę, to nie była ona. I mojej niebieskiej pstrej brakuje. A cóż, to by było za dużo marzeń, żeby zrobić tyle seryjnych. To już pewnie jest po zawodach. W końcu już jest 8 typowanych z dziesiątki. Do Intermistrzostwa super siadły, do GMP super siadły, bo ta trójka i piątka to tak dosyć się pozbierały. Do rejonu jest dycha. W sumie jakby to ta dycha do rejonu zrobiła i ta reszta, to by było dobrze. To co więcej chcieć? Chcieć, żeby się poschodziły, żeby było czym walczyć dalej. Chyba jedyne chęć już teraz patrzeć, jak przylatują. Także w sumie można uznać lot za odbyty. Lot się odbył, a ja właściwie muszę iść dalej pracować z pszczołami moimi. Ja tu gadu, a okazuje się, że zenkę odbita. Jako 8 typowana, a ta, którą mówiłem, że jest 8, to była 9. Brakuje tej mojej pstrej. Super samicy, no. Jak przyleci, znowu pójdzie do serii i nie wyrzucę. Samiczka z kompletem konkursów. Moja najlepsza lotniczka do tej pory, to jej akurat brak, więc ciężko było lepiej trafić. Jak brak faworytki, no to się więcej nie wytypuje, to właśnie jest w typowaniu. Czasami te inne posiadają, a żeby przyleciała, on leci gołąbek. Ta zenka czyżby do roczniaków weszła? Tu się dzieje coś nienormalnego. Matko jedyna. Co wy tu robicie? Ile tu pszczółek? One tu się roją, czy co wyprawiają? Siadają na mnie. Ojeju. Ile pszczół. O, na głowie je mam wszędzie.